sobotę 18 listopada, piąte urodziny, świętowała Galeria Stella w Cieszynie. W programie przez cały dzień nie brakowało atrakcji zarówno dla młodszych, jak i starszych klientów cieszyńskiej galerii. Dzisiaj wielki dzień, świętujecie, świętujemy. Jak te 5 lat tutaj w Cieszynie minęło? Jakie to były lata dla galerii? Galeria powstała 22 listopada 2018 roku, było otwarcie. Od tamtej pory sukcesywnie dołączały kolejne marki. W tej chwili mamy 27 najemców, będą kolejne dołączać. Obiekt cieszy się zainteresowaniem od początku. Nie narzekaliśmy na współpracę z najemcami. Często były również negocjacje co do lokali, musieliśmy niektórym też najemcom odmawiać, ale generalnie, jak widać zresztą, galeria cieszy się powodzeniem. No jest jednym z takich chyba głównych obiektów w Cieszynie. No właśnie, a jak urodziny, to czego Wam życzyć w takim razie? Oczywiście kolejnych najemców, kolejnych dużych marek. Aktualnie posiadamy tutaj w naszym portfolio takie marki jak Hebe, Deichmann, Sinsay, mamy również tutaj kino. Także no jest co robić u nas. Czekamy jeszcze na kolejnych najemców. Być może też tutaj w najbliższym czasie uda się pozyskać najemców gastronomicznych, na co bardzo liczymy, bo w przeszłości mieliśmy nawet 2 takie lokale i w tej chwili też trwają rozmowy, być może otworzą się ponownie. Urodziny galerii prowadziła fotomodelka i dziennikarka Dorota Gardias. Pierwszy raz w Cieszynie? No właśnie, tak dużo jeżdżę po Polsce. Jak jechałam do Cieszyna wczoraj, myślę sobie, kurczę, ja chyba nigdy w Cieszynie nie byłam, a naprawdę jest mało miejsc, w których nie byłam w naszym kraju, dlatego że przy okazji prowadzenia tak zwanych pogód wyjazdowych, no w wielu miejscach byliśmy. A w Cieszynie jestem pierwszy raz, bardzo się cieszę. No dzisiaj co prawda cały dzień spędzam w galerii, ale być może jutro będę mogła zobaczyć to miasto, a dużo dobrego o nim słyszałam, a wczoraj słyszałam też samochody rajdowe. Jest cieszyńska barburka. No właśnie, cieszyńska barburka. Nawet widziałam jakichś rajdowców w hotelu, w którym mieszkałam, a w moich żyłach płynie odrobina benzyny, więc tutaj już mówię, o, dzieje się w tym mieście, już mi się tu podoba. No tak, piękne Beskidy, no to koniecznie trzeba byłoby tutaj nagrać jakiś odcinek. Tak, tutaj jest pięknie. W ogóle przez to, że odwiedziłam dzisiaj Cieszyn, mam zamiar sprawdzić, co ciekawego można tutaj zobaczyć, bądź kogo odwiedzić. Zawsze w danym regionie są też bardzo ciekawe osobowości, osoby, które robią niezwykłe rzeczy, więc mam nadzieję, że uda mi się kogoś takiego tutaj znaleźć. Jestem o tym przekonana i zaproponuję też właśnie takie spotkanie, może przy okazji prognozy pogody. No właśnie, a dzisiaj tak pracowicie w roli konferencjerki w Galerii Stella, no to też takie wyzwanie chyba, nie? Ja bardzo dużo mam takich spotkań, to jest praca moja, bo do tego podchodzę, ale bardzo sobie taką pracę cenię, dlatego że na co dzień pracując w telewizji jestem tylko ja i kamera, czyli urządzenie. Ja nie widzę tej publiczności, a każdy, na przykład aktor, mówi, że najfajniej mu się gra w teatrze, prawda? Jak czuje tą energię od publiczności, jak widzi, jak ona reaguje, jak się wzrusza, jak się śmieje, jak płacze. I tutaj jest dokładnie tak samo. Przychodzą różni ludzie, dzieciaki, osoby starsze. Niektórzy boją się podejść, inni w ogóle czekali na to spotkanie, więc to jest też dla mnie bardzo ważne, że mogę się z tymi ludźmi, których ja na co dzień nie widzę, a oni mnie oglądają, spotkać z nimi, porozmawiać, udzielić wywiadu marzeń, bo to się okazało przed chwileczką, że udzieliłam wywiadu marzeń pewnej pani, więc to jest naprawdę fajne. W bogatym programie urodzinowego spotkania nie zabrakło lokalnych akcentów, o które zadbał Cieszyński Ośrodek Kultury, a także występów grup z Cieszyna, takich jak amatorska grupa gitarowa AGG czy zespół mażoretkowy Cieszyńskie Gwiazdeczki. Przy wyborze nazwy kierowaliśmy się lokalną społecznością, żeby ona kojarzyła się w jakiś sposób tutaj z regionem. Dodatkowo wspieramy inicjatywy różnych lokalnych stowarzyszeń. Bardzo często udostępniamy stoiska właśnie charytatywnie na jakieś akcje. Oczywiście też tutaj mamy stoiska promocyjne, jak dzisiaj z okazji urodzin, ale również przez cały rok przy okazji różnego rodzaju świąt
Również takie promocje tutaj mamy dla klientów. Najbliższa promocja 24 na Black Friday. Również będzie akcja, no troszeczkę mniejsza niż ta urodzinowa dzisiejsza, ale również też będą prezenty od galerii, także też zapraszamy za tydzień. Na najmłodszych czekały pokazy i warsztaty iluzji, a także fotościanka, warsztaty plastyczne, lustrzane postacie, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, kolorowe fryzury, urodzinowy tort czy popcorn i wata cukrowa bez limitu. Z kolei na trochę starszych konkursy i licytacje paragonowe oraz pokazy kulinarne z popularną włoską szef kuchni Christiną Cateze. Urodziny zakończył pokaz fajerwerków. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.